Dzień to kolejna masa wrażeń i emocji na BNP Paribas Green Film Festival. Dzisiaj nie bez powodu stoimy przy Psie Dżoku, bo ten dzień będzie właśnie poświęcony czworonogom. Chodźcie, pokażemy Wam chociaż namiastkę tego, co tutaj się dzieje. Po więcej musicie przyjść sami. Dzisiaj podczas BNP Paribas Green Film Festival możemy odbyć taki przedadopcyjny spacer z psiakami z krakowskiego schroniska. Są to pieski dorosłe, gotowe na adopcję, czekają na swój dom, na swoją szansę w życiu. BNP Paribas Green Film Festival pokazujemy w praktyce, jak działa wielorazowość. Jest to taka strefa bez jednorazówek, dlatego właśnie jesteśmy przy stoisku Take Cup. Z nami jest Patryk. Patryk, proszę powiedz nam tak pokrótce, jak to wszystko działa. Funkcjonuje to bardzo prosto. Można to opisać w trzech prostych słowach. Pożycz, skorzystaj, oddaj. Czyli przychodzimy, wypożyczamy wielorazowy kubek, korzystamy, a w momencie, gdy chcemy zwrócić kubeczek, możemy go tutaj właśnie oddać, odzyskując kaucję z powrotem. Nic nas to nie kosztuje, a nie generujemy śmieci. Czyli nic prostszego. Jakie bycie eko jest proste. Zgadza się. Zapraszamy do Take Cup. Powiedzcie mi, co na co dzień robicie, żeby być eko? O, ja na przykład uwielbiam recykling śmieci. Po prostu zakręcam wodę w czasie, kiedy myję na przykład ząbki. A to jest 2 razy dziennie. Czasami 3. Świetnie, no to naśladujmy chłopaków i też bądźmy eko. Nie ma planety B! What do you think about BNP Paribas Green Film Festival? Do you like it? Yeah, I like it a lot. I mean, it's the second time I've been here. First time was with my movie Soyalism, and we also win a prize here, so I was very happy to be here in 2019. I've been on the jury for the last 2 years, and this year the movies are really high quality, so I enjoyed it a lot being the jury. Czyli wyznajecie zasady nie kupuj, adoptuj. Tak, zdecydowanie. Green Film Festival! Słuchajcie, jesteśmy super oczarowani atmosferą, szczególnie, że jest właśnie pod naszym kochanym Wawelem, a przede wszystkim wreszcie jakiś ambitny festiwal, ambitne filmy i ratujemy planetę. Super ważny festiwal, polecam absolutnie każdemu, jestem od pierwszej edycji. Moim zdaniem w mieście festiwali jeden z absolutnie najważniejszych festiwali w Krakowie. Green Film Festival! Nic o tym nie wiedziałem, ale ja naprawdę nic o tym nie wiedziałem i bardzo dziękuję.